Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszyscy chyba, reszta chyba jeszcze zegarków nie przestawiła, co? Pewnie tak. Dobrze. Widzę, że usiedźmy jeszcze na chwilę. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym śniadaniu wielkanocnym. Bardzo się cieszę, że udało się kolejny raz dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, którzy podzielili się z nami swoimi rodzicami, którzy przez lata nas wspierają, ale także wielkiej życzliwości i pracy wolontariuszy, przygotować to śniadanie wielkanocne. Bardzo serdecznie witam gości przybyłych na to nasze śniadanie wielkanocne, księdza arcybiskupa kondytora Józefa Burzyńskiego. Witam bardzo serdecznie pana wojewodę. Witam bardzo serdecznie pana prezydenta Olsztyna. Także bardzo serdecznie witam i chciałbym, abyśmy zaczęli od wspólnej modlitwy. Tak, stańmy. Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pobłogosław Panie Boże nas i te dary oraz tych, którzy je przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i miłością z tymi, którzy ich nie mają. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo proszę, księdza jeszcze wskuczał, zabrałem głos i błogosławieństwo. Już bardzo usiądźcie, może to słowo życzy, które chcę przekazać w imieniu własnym i księdza arcybiskupa metropolity, księdza arcybiskupa Wojciecha Zięby. Moi drodzy, świąteczne życzenia na Wielkanoc, tak jak i na Boże Narodzenie, są zawsze radosne. Taka jest natura naszych świąt, a szczególnie tych świąt właśnie paschalnych, które są świętami, jak nas liturgia poucza przez cały ten czas, triduum paschalnego zwycięstwa, zwycięstwa życia nad śmiercią. I to jest coś, co najpełniej nas wprowadza w ten świąteczny, radosny nastrój. Moi drodzy, chciałbym wam życzyć, abyście to chrystusowe zwycięstwo odczuwali w waszym życiu. To jest każda rzeczywistość, która uda nam się przezwyciężyć. Wszystko to, co potrafimy pokonać w sobie, przechodząc z tego, co złe, ku temu, co dobre, z tego, co smutne, ku temu, co jest radością, z cierpienia do radości. To wszystko, co jest pokonywaniem właśnie smutku w nas i przechodzeniem do radości, to wszystko wpisuje się w tę tematykę świąt tego chrystusowego zwycięstwa. Chciałbym wam życzyć, żebyście takie właśnie radosne zwycięstwa w swoim życiu odczuwali. To przechodzenie z tego, co trudne, smutne, do tego, co jest właśnie nadzieją, co jest radością. Zawsze można w życiu taką radość odczuć i znaleźć. Życzę wam, abyście to odnajdowali w waszym życiu. Kiedy spotykacie tutaj ludzi życzliwych, oni zawsze dają świadectwo takiego właśnie życia i tej nadziei, że można pokonywać nawet największe trudności po to, aby przechodzić do radosnego uświadamiania sobie, że życie jest piękną rzeczą, że jest wartością, o którą warto walczyć i warto zwyciężać. Właśnie z Chrystusem warto zwyciężać. Niech tej paschalnej radości w waszym życiu nie zabraknie. Bardzo serdecznie dziękuję i przekazuję głos teraz w dalszym. Szanowni Państwo, zanim złożę życzenia, to pragnę złożyć podziękowania na ręce księdza dyrektora, podziękowania dla Kościoła
za to, że od wieków służy pomocą tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Taką służebną pomoc i rolę, którą w społeczeństwie Kościół pełni. W myśl zasady solidarności, która w moim odczuciu brzmi jedni drugich brzemiona noście. A przechodząc do życzeń, to chciałbym Wam życzyć tego, co wydaje mi się jest kwintesencją świąt wielkanocnych. Nadziei. Nadziei na pokonywanie tego, co słabe, tego, co złe, tego, co niemocne i czynienie nowego życia, nowych możliwości i szansy na to, że pokonanie, tak jak Chrystus pokonał śmierć, my możemy pokonać nasze słabości, możemy zmienić swoje życie. Tego Państwu bardzo serdecznie życzę. Panie Wojewodzie, Szanowni Państwo. Święto Zmartwychwstania Pańskiego, doskonale wszyscy wiemy, jest najdłużej obchodzonym świętem. W tym roku również będziemy bardzo uroczyście obchodzić 1050-lecie chrztu w naszym kraju, a więc mamy piękne rocznice, ale rokrocznie spotykamy się, ażeby wspólnie zasiąść do śniadania, ażeby również, tak jak wspomniał Pan Wojewoda, mieć tą nadzieję, że los nasz nie jest obojętny ludziom dobrej woli, że również my jako wspólnota samorządowa potrafimy stanąć na wysokości zadania, potrafimy wyjść naprzeciw i wspólnie staramy się rozwiązywać nasze problemy. Doskonale wiemy, że w ramach naszej struktury miasta działa bardzo wiele organizacji pozarządowych. Działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale tu w Caritasie spotykamy się rokrocznie, zarówno z okazji Świąt Wielkiej Nocy, Świąt Bożego Narodzenia, a Państwo jesteście przyjmowani codziennie, ponieważ taki jest obowiązek tych, którzy zarówno odpowiadają za nasze miasto, jak i tych, od których z poczucia głębokiej odpowiedzialności i wielkiego serca płynie przesłanie, że należy wzajemnie się wspierać, wzajemnie sobie pomagać. Pozwólcie, że w dniu tych pięknych świąt złożę Wam jak najlepsze, najserdeczniejsze życzenia, radości, wszelkiej pomyślności, zdrowia, przezwyciężenia wszelkich słabości i spojrzenia z optymizmem na przyszłość, która na pewno nie jest łatwa, ale jeśli będziemy razem, to na pewno te trudności wszystkie pokonamy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Poprosimy o błogosławieństwo, więc wstańmy. Ja podziękuję także, bo goście przyszli z prezentami. Będziemy tutaj się tym wszystkim. Dziękuję bardzo za to wszystko. Jeszcze mam taką prośbę, abyście wszystkich tych, którzy spotkacie, którzy tutaj nie przyszli jeszcze, a może później dotrą, żebyście im wszystkim przekazali właśnie życzenia. Od nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy jako przedstawiciele różnych środowisk, różnych władz. Te właśnie świąteczne, radosne życzenia, żeby wszyscy dzisiaj byli radośni i szczęśliwi. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I smacznego i radosnych wesołych świąt. Thank you.
Skąd to była ostatnia wczoraj? Nie, wczoraj jest wolę na krótko. Był czwartek i piątek. Nawet tutaj. Wczoraj. Czwartek i piątek był. Proszę, Zaraz, pomogę. Tam coś jeszcze Ale to oni wzięli Dobra.